Okej, to dziękuję za zaproszenie jeszcze raz. Bardzo miło jest mi, że mogę tutaj coś jeszcze dopowiedzieć od siebie o stronie aktu i wykorzystania aktu w takiej trudnej sytuacji dramatycznej, traumatycznej, jaką jest wojna i wojna hybrydowa. Pierwsze pytanie. Co warto jeszcze udoskonalić w podejściu ACT po doświadczeniu pracy w dobie wojny hybrydowej? Tak zastanawiając się na ten moment, myślę, że to, co jest ważne ogólnie w pracy ACT i w też jej dalszym doskonaleniu, tak po pierwsze, to będzie taki właśnie element związany z wartościami. Tak, czyli moim zdaniem bardzo ważne jest to, aby te wartości cały czas trzymać się ich, aby być ich świadomym. I to, co jest ważne, aby te wartości, bo one mają jeszcze większą moc, jeżeli nie są tylko pustymi hasłami typu rodzina, typu pieniądze, majątek. Tak, tylko ważne jest, aby mieć wyobrażenie tych momentów, kiedy gdzieś realizujemy te wartości, czy kiedy wcześniej realizowaliśmy. Pamiętając, myśląc o tym, to, co może nas kierować w kierunku teraz tych wartości z powrotem. Kiedy próbują nam wrogowie, czy jakby obce osoby gdzieś jeszcze na różne sposoby gdzieś nasze morale podburzyć, tak, to trzymanie się tych konkretnych wyobrażeń będzie miało jeszcze większą moc, ponieważ wtedy szczególnie jesteśmy w kontakcie z naszymi emocjami, z tym, jak ważne są te wartości w tych konkretnych momentach, czyli kiedy trzymam dla siebie ważną osobę na rękach, czy kiedy jestem ojcem, co robię. Tak, jest to moim zdaniem bardzo ważne, aby to pamiętać. Myślę, że akt sam w sobie gdzieś terapią jest bardzo komplementarną, cały czas też się je rozwijającą. I myślę, to, co gdzieś można rozwijać, to może jakieś wszelkie techniczne możliwości jej zastosowania. Czyli mam na myśli właśnie wszelkiego rodzaju aplikacje. Czy tak, to, co możemy na tu i teraz wykorzystać, czy właśnie przypominając sobie wartości, czy patrząc z takiej perspektywy na to, gdzie my jako ludzie mogliśmy utknąć, co jest zupełnie naturalne, każdy gdzieś utyka, czego unikamy, abyśmy mogli szybciej wchodzić na tą ścieżkę związaną z naszymi wartościami, z tym, do czego warto dążyć, na czym gdzieś może warto. Wiem, że gdzieś jest to łatwo powiedzieć, ale no, też gdzieś cierpieć, tak, to bo wiadomo, gdzieś wojna, doświadczenia, których my bezpośrednio doświadczyliśmy, jak strata domu, tak, czy nasi bliscy, tak, no, że jest to coś, co jakby na pewno nas w jakiś sposób dotyka. Tak, tylko gdzieś jest ważne to trzymanie tego kursu właśnie w kierunku tego, co nam może dalej nawet pomóc budować życie. To może być budowanie też i nowych wartości. Może coś straciliśmy, co było bardzo ważnego dla nas. Ale gdzieś życie toczy się dalej i też może być potrzebne budowanie dalej. Perspektywa badań, na to zwrócić uwagę w przyszłych badaniach nad aktem. To myślę, że to, co ostatnio przeprowadzałem wywiad z profesorem Stefanem Hoffmanem,
powinien się jutro ukazać na moim kanale podcastowym W głowie się mieści podcast. I profesor, jego zespół obecnie zwracają też dużą uwagę, prowadzą badania nad sieciami, można powiedzieć, takich sieciami procesów, tak, nad którymi, które gdzieś wpływają na to, jak my się zachowujemy, na to, co czujemy. Czyli to na przykład tymi procesami, strategiami radzenia sobie też mogą być to ruminacje, czy wszelkiego rodzaju dezadaptacyjne zachowania. Też oni teraz łączą te wszystkie, patrzą, w jaki sposób one się łączą, czy te sieci, na przykład tak osób, które ruminują, czy one się jeszcze jakoś ze sobą łączą, tak jakby właśnie po to, aby tworzyć konkretne sposoby i umiejętności wpływania na te sieci, aby zmieniać je, aby wpływać na podążanie w kierunku tak jakby tych wartości, tego co ważne, gdzieś zmieniając też te sieci. I też profesor mówił o takiej aplikacji, która też obecnie powstaje, która jest tłumaczona, jest na razie w języku angielskim, która ma służyć na właśnie diagnozie, zobaczeniu tych sieci, które gdzieś my mamy, związanych z procesami, które gdzieś tak, których zdiagnozowanie i jakby zobaczenie jest bardzo ważne, tak abyśmy wiedzieli później na co i w jaki sposób też możemy wpływać. Więc myślę, że to jest gdzieś bardzo ważne. A kierunek rozwoju ACT po wojnie hybrydowej. Jakby myślę, że gdzieś tutaj i tak rozwój ACT-u jako psychoterapii gdzieś może zmierzać w kierunku właśnie jeszcze głębszego poznawania gdzieś tych z jednej strony procesów, w których my jako ludzie utykamy też tej iluzji normalności, że trzeba być normalnym, tak, czyli jakim, tak, to, że nie ma czegoś takiego jak normalność i że to będzie bardzo, bardzo ważny kierunek w rozwoju terapii ACT. Chwilka.